zostało wywiezionych do Niemiec około 200 tysięcy dzieci. Po wojnie komisja zdołała uratować i przywrócić do Polski około 15 tysięcy dzieci. Gdzie podziały się pozostałe dzieci? Czyjaś ty ziemią, twoje polskie losy z człowieczym życiem ciasno zaplecione. Czyjaś ty ziemią, gdzie wołają głosy duchów umarłych, tam krzyczą zmarli, bo wciąż nie umarli. Za ścianą Niemcy weszli do pokoju, dwójka dzieci była w pokoju, a on był schowany za ścianą, a później mojego ojca przesłuchiwał. Znane były warunki, w jakich przesłuchiwali wtedy Niemców. A dlaczego tak mało dzisiaj we współczesnej historii w Polsce, mediach mówi się o problemie dzieci za mężczyznę? Ja myślę, że tutaj się wiele dzieciach, nie ma żadnych bohaterów. Poprzednia praca na tym nie bardzo mogła skorzystać z czegokolwiek. Bo zależy komuś na tym, żeby nie mówić o Niemcach w tym złym kontekście, bo czasy się niby zmieniły. Nie, problem, jeżeli weźmiemy okres do zmiany ustroju, to tak samo nic specjalnie z tego powodu nie robił. Ja myślę, że tutaj w ogóle nie podjęto jakichś naprawdę poważnych badań, ile dzieci w rzeczywistości wyjechało do Niemiec. Ile zostało zgermanizowanych? My tego naprawdę nie wiemy. Ale dlaczego w Polsce o tym się nie mówi? Ten temat jest jakby zamknięty. Druga wojna światowa była, pozabijano ileś tam Polaków i zamyka się ten temat, zamyka się usta często ludziom, którzy mówią o zbrodniach niemieckich. W każdej, jak ja mówię, w każdej społeczności, w każdym tysiącu osób jest, jak ja mówię, kurwa, złodziej, ksiądz i inni. Dla mnie niezrozumiałe jest, jak Niemcy mogli dać, ten naród potrafił dać się strajzować przez jednego człowieka w zasadzie. Myśli pan, że to był terror? A nie wybór? W jakiś sposób, no na pewno był terror, to dla świętego spokoju. Niektórzy mówią, dajmy mu władzę dla świętego spokoju. Proszę pana, przed chwileczką opowiadałem o pana rodzicach. Oni też mogli dla świętego spokoju pewnych rzeczy nie zrobić, a robili to. Z narażeniem życia własnych dzieci. Mieli dwójkę malutkich dzieci. I zrobili to. Nie chwileczkę, człowiek ma wolną wolę i może dokonać takiego, a nie innego wyboru. Pana rodzice dokonali takiego. I to są bohaterzy. A pan usprawiedliwia, że tam był terror. Tutaj też był terror. Dlaczego Jan Zamoyski nie odwrócił się i nie wyjechał, a mógł przyjechać? Za mnie zgadzali się z tym. Proszę powiedzieć, dlaczego dzisiaj mówi się, nawet na wspomniku w Rotundzie, widzę napisy hitlerowcy, nacjonaliści, faszyści, bardzo rzadko mija się słowo Niemcy. Ja zawsze mówię Niemcy, więc... Minister Sikorski powiedział, że Niemcy powinny dzisiaj dominować nad Europą. Czy... Ja cię nie chcę obudzić, snu głębiny zakłócać. Nie chcę podnieść ku sobie powiek łzą umęczonych. Ja ci tylko, syneczku, kołysankę zanucę. Pieśń o tobie. Pieśń o wypędzonych i zgnilizna. Szatan wam srebrniki z procentem odliczy. Skąd żeście przybyli? Gdzie wasza ojczyzna? Wcale was nie obchodzi ta krwawa rocznica. Nie wstyd wam, panowie?